Witamy drodzy słuchacze, witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was na dzisiaj na krótki film, naprawdę krótki, bo nie będę Wam pokazywał całości, czas mi niestety goni, bo już tak jest dosyć późno, z modernizacji komputera. Z modernizacji komputera mojego klienta. To jest ta maszyna tutaj. Być może część z Was kojarzy ten komputer, ponieważ to jest maszyna, która była przeze mnie składana, nie chcę Was skłamać, 2-2,5 roku temu, bodajże jakoś tak. No i czas na modernizację. To jest propozycja stacja dyskietek, o której ostatnio sobie rozmawialiśmy. Słuchajcie, to będzie modernizacja, nie jakaś wielki upgrade, natomiast kilka rzeczy tu zostanie zrobionych, dla mnie niestety dosyć czasochłonnych, ponieważ pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to jest przeskanować dysk twardy, już wyjęty z tego komputera, na obecność do sektorów. Tutaj mam zaślepkę, zapomniał. Słuchajcie, do tego celu użyję oczywiście Linuxa i będzie to standardowe skanowanie, takie, które już tutaj na pewno nieraz u mnie widzieliście, z użyciem narzędzia do obsługi dysków. Po tym jak ten dysk oczywiście zostanie zainstalowany, to jest dosłownie momentalnie. Sprawdzimy sobie tutaj, sprawdzę tam plików, to nie, zmienię etykietę, też nie musi. Sprawdzimy sobie test wydajności najpierw, zobaczymy jak on będzie tutaj na szybko działał, a potem sprawdzimy sobie jeszcze raport smart tego dysku. I to jest pierwsza rzecz. Na tym dysku jest teraz zainstalowany Windows 7, jak dobrze pamiętam. On zostanie tylko w części sformatowany. Tu są trzy partycje, jak już widzieliście, zostanie sformatowana partycja, która teraz jest C. Ona zostanie przypisana jako D i tam będzie zainstalowany Windows XP. Dlaczego? Powiem Wam później. Kolejny upgrade, jakiegoś ten komputer doczekał, już zaraz Wam pokażę, to jest dołożenie pamięci. On miał założone 4 GB, jak dobrze pamiętam, i zostanie dołożone drugie 4 w jednej kości. To są DDR-y trójki, CL 9333 MHz taktowane, JBL Black Dragon. One już są zainstalowane. Kolejna rzecz, ale tu chyba tego mi się nie uda zrobić, bo chociaż jest druga zatoka 2,5-calowa, 3,5-calowa, no to niestety, ale ta obudowa jest tak zrobiona, że sam system tej instalacji jest dosyć dziwnie rozwiązany i po prostu chyba nie będę w stanie zainstalować. To jest stacja dyskietek. Ona tu ma być tylko i wyłącznie dla celów, powiedzmy, pokazowych, tak, sentymentalnych, także ona nie będzie w żaden sposób używana. Natomiast najważniejszy upgrade, który też mi przysparza dodatkowej pracy, to jest zainstalowanie dysku SSD i przeniesienie, a właściwie zainstalowanie na nowo systemu Windows właśnie na ten dysk twardy. To jest, słuchajcie, konstrukcja Hadaty SP900, 128 GB. Tak, SP900, dokładnie SP900. Jeżeli chodzi o parametry tego dysku, to prędkość odczytu 550 MB na sekundę, a zapisu 520 MB na sekundę, czyli całkiem szybki paskud. Z uwagi na charakter tej obudowy, raz, że ona już swoje ma i też to była budowa budżetowa, powiedzmy, ona nie ma dedykowanych zatok 2,5-calowych, dlatego tutaj bardzo przyda się to, co jest tu w zestawie, na co pokazuję teraz paluszkiem. O, to jest przejściówka z 2,5-calowego na właśnie 3,5-calową zatokę, czyli taką jak tradycyjne dyski, który tam na dole jest, i w takiej zatoce ten dysk też już jest zainstalowany, podpięty, jeszcze podpięty jest również zasilanie, natomiast na tym jeszcze nie ma systemu. Ja najpierw sobie sprawdzę ten dysk, który jak widzicie też już dobiegł końca i potem dalej będziemy robili upgrade, a teraz zobaczcie jak to wygląda w środku i co jeszcze zostało zrobione dosłownie może miesiąc temu. Pierwszą rzeczą, jaką tu została zrobiona jakiś czas temu, to była wymiana chłodzenia. Chłodzenia z boksowego na, to na pewno cudo poznajecie, FR2. To chłodzenie bez problemu wejdzie do tej obudowy. Tutaj procesor, który jest zainstalowany, to jest AMD Athlon 2 4-rdzeniowy 640 bez żadnego OC. I głównym celem to było zwiększenie, nie zmniejszenie temperatur, a zwiększenie kultury pracy właśnie chłodzenia. No i oczywiście ogromny sukces, ponieważ można powiedzieć, że maszyna jest całkowicie niesłyszalna. I zobaczmy od razu na pamięci i na ich konfigurację. Tak jak mówiłem, tutaj wcześniej było zainstalowane 4 GB, w dwóch kościach po 2 GB i teraz została dołożona jedna kość czwórka, ta, która jest pomiędzy, tak oczywiście stanowią sloty.
Dysk SSD, od którego pokazywałem Wam opakowanie, już jest zainstalowany. On jest zainstalowany tutaj na dole przy korzystaniu z systemu beznarzędziowego, a normalnie tutaj tam, gdzie był, czyli wyżej w taskach, będzie zainstalowany. Oczywiście po wyczyszczeniu tego, ten normalny 3,5 calowy dysk, który będzie dyskiem i systemowym, ale tylko do XP i dyskiem na dane. I tutaj od razu wyjaśnienie, dlaczego XP w takim komputerze. Odpowiedź jest bardzo prosta. To jest, moi drodzy, komputer pracujący. To nie jest komputer do gier. On służy tutaj praktycznie w zdecydowanej części do programowania, do pisania programów na frezarkę CNC. I po prostu programy starsze wymagają niestety Windows XP. No oczywiście z uwagi na to, że XP nie wspiera chociażby Trim, nie może być zainstalowany jako drugi system na dysku SSD, bo pewnie takie pytania by padały. Jeżeli coś jeszcze chcecie wiedzieć, pytajcie śmiało. Jako że na pewno jesteście ciekawi, co tutaj więcej w tym komputerze drzemie, dlaczego wszystko wygląda tak, a nie inaczej, już tłumaczę. Zacznę od najważniejszego elementu, który musi zawsze być przemyślany zaraz na początku składania zestawu. To jest zasilacz. Zasilacz, rzecz jasna, oczywiście, jeżeli planujemy modernizację. Jest to jednostka semimodularna OCZ Fatality 550W. Nie wiem, czy wspomniałem, czy nie. Taki sprzęt pozwoli bez problemu tutaj na modernizację zestawu, który już tutaj jest. Zaraz Wam to pokażę. Dlaczego? Na pewno się tam po głowie drapiecie, co ten Dawid zrobił, że zasilacz zainstalowany wentylatorem do góry. Tak, moi drodzy, ponieważ ta obudowa nie posiada tutaj filtrów przeciwkurzowych na zasilaczu i po prostu on by działał jak odkurzacz i byłby na chwilę obecną tak po prostu zasyfiony, że masakra. Dlatego jest wentylatorem do góry. Niestety z uwagi na to kabel 8-pinowy EPS jest za krótki, żeby ciągnąć go jakkolwiek tutaj za tacką. Prawdopodobnie przy którejś tam z kolei modernizacji zakupię przejściówkę, przeduszkę 8-pin EPS i zostanie puszczony ten przewód z tyłu, żeby to lepiej wyglądało. Też jest problem, żeby starczył ze samą kartą graficzną, dlatego idzie po prostu całkowicie na zewnątrz, co, no nie ukrywam, psuje efekt. Jeszcze czegoś takiego chyba u mnie nie widzieliście, ale tutaj zbytnio bez przejściówki nie było po prostu wyjścia. Kart rozszerzeń też tutaj kilka jest. Jedna najniższa, którą tutaj będziecie widzieli, czy nie, ta o zielona, to jest, słuchajcie, karta sieciowa TP-Linka. Dokładnego modelu powiem Wam szczerze, że nawet nie pamiętam. To jest chyba jeszcze w standardzie BG, nawet chyba bez N. Ale ręki sobie uciąć nie daje. Powyżej macie Xonara, jak dobrze pamiętam, DX. Tak, chyba DX był na PCI albo D1. A już nie kojarzę nawet. I wyżej to karta doskonale Wam znana właśnie z mojego komputera, ponieważ to jest GTX 450 od MSI z chłodzeniem Cyclone. No i jeszcze płyta główna, która tutaj jest zainstalowana, to konstrukcja Gigabyte GA870A UD3, czyli ze spokojem tutaj jesteśmy w stanie wrzucić na przykład Phenoma 2 955, na przykład, albo 965. Dobrze, słuchajcie, sam dysk już jest sprawdzony. Co ważne, też dane, te, o które mnie tutaj znany prosił, są zabezpieczone, więc w zasadzie można go z powrotem zainstalować w obudowie i można oczywiście przystąpić do instalacji. Tu musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej zasadzie. Ja już o tym nieraz mówiłem, natomiast pozwolę sobie przypomnieć, że najpierw instalujemy system starszy. Czyli w tym przypadku będzie to oczywiście Windows XP. Natomiast uwagi na to, że teraz ten dysk nie będzie dyskiem głównym, muszę tutaj sobie odpiąć tę opaskę zaciskową i poprzepinać przewody SATA, tak żeby to teraz dysk SSD był jako główny, czyli pod SATA 0 w tym przypadku. Przepiąć muszę wszystkie przewody, bo oczywiście wszystkie pójdą, że tak powiem, o przewód w górę. Tylko sobie obrócę, żebym troszeczkę widział. Dobra, czyli automatycznie ten, który był podpięty tutaj na panelach frontowych, będzie podpięty pod SATA 4, napęd optyczny pod SATA 3, pod SATA... Czekaj, ile tu mam? Tak, źle mówię. To będzie pod SATA 3. To będzie pod SATA 2, pod SATA 1 będzie ten dysk właśnie, który teraz podpinam, a pod SATA 0, bo one też tak są oznaczone, to jest pierwszy de facto, będzie właśnie dysk SSD, także to wszystko muszę z powrotem poprzepinać i muszę sobie tutaj to tak zrobić, żeby to idzie tutaj, cyk, ten idzie wyżej,
poniżej, czyli tego sobie puszczę. I teraz tak jak to jest, kocióweczkę. W ten sposób, tu góry dwa. Cyk i cyk. Dobra. Tak to wygląda. Wszystko tutaj mamy z tej strony gotowe. Dysk SSD, jak widzieliście, był podpięty już do zasilacza, do przewodu SATA, także z tym mam spokój. Tutaj on był w tym miejscu, on był chyba jedną zatokę wyżej. Dobra, to sobie go podniesiemy, żeby był tam, gdzie był. Jak jest przewód przygotowany, to go podpinamy i podpinamy oczywiście tutaj sam dysk. Dysk ten SSD, on już będzie tutaj podpięty, on już będzie normalnie widoczny w systemie. Natomiast no, trzeba oczywiście pamiętać, że przy wyborze partycji dysku do instalacji XPK, najpierw XPK, jeszcze raz to przypomnę, trzeba wybrać odpowiednią partycję, żeby czasami się nie zajechać i nie zrobić tego na SSD. Po zainstalowaniu systemu Windows XP uruchamiamy instalkę Windows 7, podając oczywiście odpowiedni dysk. W tym momencie będzie to oczywiście ten nowy dysk SSD. Ja w zasadzie tutaj już nie będę z tej strony nic potrzebował, żadnego dostępu. Mogę to śmiało założyć i podpiąć komputer, ale nie ma pilu kabli, klawiatury, myszek. Chociaż nie, w sumie mam. Ale poprzepinam od tego komputera, który widzieliście z Linuxem. No słuchajcie, moi drodzy, proces instalacji można by powiedzieć, że rusza pełną parą. Teraz tak, skąd mam wiedzieć, który dysk jest, do czego i tak dalej? To jest bardzo proste. Każdy dysk będzie osobno pokazany, tak jak tutaj widzicie, i ten pierwszy to właśnie 1 TB dysk, z czego pierwsza partycja została wcześniej przeze mnie już sformatowana w programie GPartec z poziomu Linuxa, dlatego ona też nie ma żadnego przypisanego opisu. Pozostałe dwa mają, tych informacji, one są oczywiście wcześniej zajęte, więc te dane nie zostaną utracone, nie powinny bynajmniej. Natomiast dysk SSD, na którym później zainstalujemy 7, nas interesuje w tej chwili pierwsza partycja, która będzie jako partycja C na tym obszarze podzielonym. Robimy sobie formatowanie szybkie NTFS, F potwierdzając nasze działanie. No i dalej normalnie, standardowo instalujemy naszego XP od początku do końca. Z uwagi na to, że to jest komputer działający w firmie, no to XP to jest oczywiście wersja professional, ponieważ tutaj musi być licencja do użytku komercyjnego. Moi drodzy, słuchajcie, XP już zainstalowany. Zainstalowany jest serwis pack 3 oraz sterowniki od grafiki, no i oczywiście wszystkie sterowniki od samej płyty. Natomiast nie ma jeszcze poinstalowanych aktualizacji. Aktualizacje sobie znajomy poinstaluje już potem sam we własnym zakresie, bo komputer musi być na jutro już gotowy. A jest godzina 23, a jeszcze mam do instalacji całą 7 i plus wszystkie te najważniejsze programy na 7 i aktualizacje, bo to 7 będzie systemem podstawowym. Tak więc ja teraz się zabiorę za instalację 7. W przypadku tej płyty głównej wybór szybkiego uruchamiania to jest F12. No i poczekamy tutaj na uruchomienie komputera z płyty. I teraz przystępuję do instalacji systemu Windows 7. W tym przypadku najpierw muszę utworzyć w ogóle partycję na dysku SSD, na dysku, który jest tutaj poniżej zainstalowany, który widzieliście. On na razie w ogóle nie posiada żadnych partycji i dzisiaj będę to robił z instalatora Windows, a nie, jak widzieliście to wcześniej, z programu GPartec, bo zwyczajnie zależy mi na czasie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ten upgrade, to w zasadzie by było tyle, bo ja po prostu po zainstalowaniu systemu będę instalował potem programy, sterowniki, pewnie do pierwszej mi zejdzie, ale nie dalej. Aktualizacje polecą sobie w nocy. No i co? No to by było tyle, słuchajcie. Następnym krokiem modernizacji tego komputera kiedyś w przyszłości prawdopodobnie to będzie wymiana procesora, potem karty graficznej właśnie tego GTS-a 450, bo tu ze spokojem coś mocniejszego pójdzie. Natomiast na razie ten komputer i tak jeszcze spełnia i to ze spokojem oczekiwania właśnie tutaj znajomego, a na dysku SSD po prostu on dostanie takiego kopa, że to będzie rzecz niesamowita. Tak więc moi drodzy, ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, dostawać powiadomienia, zapraszam do subskrypcji. Dziś tutaj będzie adnotacja. Oczywiście kto zadowolony z filmu, łapa w górę. Zapraszam do oglądania następnych filmów i się zobaczymy wkrótce. Hej!